Rafał Ziemkiewicz, witam Państwa serdecznie w saloniku politycznym Telewizji Republika. Dzisiaj ze mną są Kamila Baranowska. Dzień dobry. Andrzej Stankiewicz i Stanisław Janecki. Dzień dobry. No, wydarzenie tygodnia, od którego chyba zacząć musimy, to spotkanie, które się odbyło. I to jest, szczerze mówiąc, chyba główny news, że odbyło się spotkanie z udziałem prezesa Kaczyńskiego, liderów opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej. Natomiast czy coś z tego spotkania konkretnie wynikło, to już zależy od tego, którego z jego uczestników spytamy. No może zacznijmy od tego, który wzbudził najwięcej hejtu, może to nieoczekiwane w takich mediach antypisowskich, czyli od Ryszarda Petru, który zobaczył, cytuję, światełko w tunelu, i tego światełka w tunelu Gazeta Wyborcza i Tok FM nie mogą darować chyba do dzisiaj. To prawda, rzeczywiście Ryszard Petru wyszedł zaskakująco entuzjastycznie nastawiony do możliwości kompromisu po tym spotkaniu. Zresztą Grzegorz Schetyna jakby najsprytniej to rozegrał, bo on poczekał na komentarze wszystkich innych, po czym wyszedł i powiedział coś zupełnie przeciwnego, czyli że on tego światełka w tunelu nie widzi, a jeśli je widzi, to jest to nadjeżdżający pociąg pancerny. Tak to skwitował. Moim zdaniem najlepiej na tym całym spotkaniu, z tego stałego spotkania wyszedł jednak Jarosław Kaczyński, bo to on pokazał, że wyciągnął dłoń, że jest jakaś wola kompromisu po stronie rządzących. Andrzej Duda mógł zapewnić w tym samym czasie Baracka Obamy, że takie spotkanie się odbywa, że to jest wprowadzanie rekomendacji Komisji Weneckiej, a przynajmniej początek tego procesu. Więc generalnie Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że jest otwarte na dialog, trochę jak zwykle to czynił Orban, czyli takie pokazywanie, spotykanie, rozmawianie. A czy coś z tego wyniknie, to się dopiero okaże, bo tam żadne konkrety tak naprawdę nie padły. I moim zdaniem przed tym spotkaniem i po tym spotkaniu to ta rzeczywistość, jeśli chodzi o spór o Trybunał, zupełnie się nie zmieniła. Jarosław Kaczyński okazał się po raz kolejny sprytny i doświadczony politycznie. To znaczy, to jest klasyczny podwójny Nelson. Nie przyjdziesz na takie spotkanie, udowadniasz, że podsycasz konflikt polityczny w Polsce, nie chcesz zgody. Przyjdziesz, znaczy legitymizujesz prezesa i jego koncepcję w jakimś sensie. No wprawdzie mówisz, że chcesz rozmawiać, ale na warunkach tego, kto zaprasza. Więc tu dobrego wyjścia nie było. Natomiast co do tego, jak to się potoczy, ja nie sądzę, że to jest całkowicie gra. Z tego powodu, że w polityce, jak zawsze, najważniejszy jest przypadek i skutki tego, co wynikają doraźnie. Jarosław Kaczyński spotkał się i był pewnie przygotowany na różne warianty. Zaporowy, porozumiewawczy, jakiś pośredni. I teraz w zależności od tego, jakie będą komentarze, będzie reagował, czyli nie jest tak, że to była tylko pokazówka, za którą nic nie pójdzie, bo może pójść, dlaczego nie? I może też rozgrywać różnych uczestników tego spotkania. Ja bym się nie zgodził, że Grzegorz Schetyna na tym cokolwiek zyskał. Grzegorz Schetyna raczej na tym stracił, dlatego że w ramach swojej wizji opozycji totalnej pokazał, że on uważa to za wyłącznie farsę i przedstawienie, co też go w jakimś sensie trochę ośmiesza, no bo wziął w niej udział. To po co w niej wziął udział, skoro potem opowiada, że to jest wyłącznie teatr. A jeśli wziął udział i będzie mówił wbrew wszystkim innym uczestnikom, że nic z tego nie wyniknie, a coś wyniknie, to tym bardziej się wpakuje w trudną sytuację, bo jak to wytłumaczy swoim wyborcom? Nie, znaczy pamiętajmy o tym, że między Grzegorzem Schetyną i Ryszardem Petru trwa rywalizacja o to, kto będzie liderem opozycji, kto ma być w ten sposób postrzegany. I w tym sensie jednak Petru trochę zaprzeczył wszystkiemu, co wcześniej mówił na temat sporu o Trybunał Konstytucyjny i na temat roli Prawa i Sprawiedliwości w tym sporze. Więc w tym sensie jakby jego nagły zwrot, jego zwrot w tej sprawie może być nieco mniej wiarygodny dla środowisk go dotychczas bardzo mocno wspierających, mówię o środowiskach pozapolitycznych. Więc w tym momencie Schetyna się uwiarygodnił i on pokazuje, że on jest najbardziej konsekwentny w tej krytyce Prawa i Sprawiedliwości. A umówmy się, że opozycja nie ma dzisiaj innego pomysłu na bycie opozycją poza byciem antypisem. No i w tym wyścigu o to na dzisiaj większym antypisem jest Grzegorz Schetyna. Tak, do tego się to sprowadza. Wyścig małych łódek, bo Ryszard Petru ma 2,5 tysiąca członków, a Grzegorzowi Schetynie w ciągu 2 lat zjechało 62% do 17 tysięcy. No i teraz do 43. Do tego jeszcze wrócimy za chwilę. Natomiast wypada skonstatować, że sytuacja jest, jeśli chodzi o
Trybunał Konstytucyjny akurat wyjątkowo sprzyjająca dla Jarosława Kaczyńskiego, no bo tak, jest powszechne oczekiwanie zaświadczone w sondażach, że społeczeństwo życzy sobie, żeby politycy rozmawiali i szukali kompromisu, no to on rozmawia i szuka kompromisu, prawda, a taki schetyna nie chce z nim rozmawiać, znaczy chce, ale mówi, że to nie ma sensu, jest rzeczywiście dość dziwnie. Po drugie, no jest oczekiwanie międzynarodowe, że jakoś ta sprawa zostanie załatwiona, no to znowu on ją załatwia. No a po trzecie, rzeczywiście i Petru, i Schetyna są zakładnikami tego najtwardszego, że się wyrażę, jądra Gazety Wyborczej, które PiSu nienawidzi i w związku z tym oni muszą jakoś być wściekle antypisowscy, ale jak są wściekle antypisowscy, to tracą ten milczący środek elektoratu, który będzie decydował zawsze o wszystkim. Dla mnie to spotkanie z dowodem na to, że nie należy wierzyć politykom, dlatego że... Jakimś konkretnym, czy tak w ogóle? Jak się rozmawia z tymi, którzy byli na tym spotkaniu, to mam wrażenie, że oni byli w ogóle w różnych miejscach. Na innych spotkaniach. Na innych zupełnie spotkaniach, naprawdę. To jest zdumiewające. Ja rozmawiałem z kilkimi, z kilkoma z nich i oni absolutnie mają różne wizje. No to pokazuje, że ten konflikt jest znacznie poważniejszy. Jeżeli albo to już... że reżyser jest sprytny. Albo że Jarosław Kaczyński tak genialnie z nimi rozmawia. Albo że nikt nie ma interesu, żeby ten konflikt rozplątać, bo on jest w dużej mierze w interesie i PiSu, i Platformy Obywatelskiej, podgrzewanie tego. Proszę zwrócić uwagę, że zgadzam się, że Kaczyński rozsądnie to rozegrał, tylko to jest tak przewidywalna rozgrywka, że jestem bardziej zdumiony tym, że opozycja jak te barany weszła do tego pokoju, jak barany z tego pokoju wyszła. Nikt nie był przygotowany na to, żeby Kaczyńskiego w związku z tym spotkaniem postawić pod ścianą, żeby jego rozegrać. Nikt tego nie przeprowadził, nikt nie wpadł na taki pomysł, a takich pomysłów może być masa. A zatem to pokazuje słabość opozycji, zgadzam się, współzawodnictwo wewnętrzne. To spotkanie ma, oprócz tego, co powiedziała Kamila, ważnego elementu, który też opozycja nie rozumiała, że to się odbywało tuż przed szczytem nuklearnym, po to, że prezydent Duda mógł powiedzieć w Stanach Zjednoczonych, że tu rozmawiamy z opozycją. Nikt tego kontekstu też nie zrozumiał, ale nikt nie rozumie jeszcze jednego kontekstu ważnego dla Kaczyńskiego. Kaczyński w tej chwili nie obawia się ani Schetyny, ani Petru, ani w ogóle mniejszych żadnych ugrupowań, może spać spokojnie. Jeżeli czegokolwiek realnie się obawia, to KOD-u. KOD-u na tym spotkaniu nie było. Proszę zwrócić uwagę, była partia Razem, zresztą najostrzej krzyczała obok Grzegorza Schetyny przedstawicielka partii Razem. Jej wystąpienia podobno były rzeczywiście takie żarliwie rewolucyjne. Natomiast nie było tam KOD-u, który w tej chwili jest taką... Partia. Dobrze, dobrze, ja to wszystko rozumiem, tylko... Ale KOD to jest jeden kioski, który akurat do Ameryki pożeglował. Zwracam uwagę, że liderzy opozycji karnie wszyscy stawiają się na demonstrację KOD-u. Ja nie rozumiem jednego. Dlaczego miałby się Jarosław Kaczyński obawiać KOD-u? Dlatego, że to jest jedyny ruch w miarę spontaniczny na tym etapie, który nie jest jeszcze skompromitowany, tak jak skompromitowana jest na przykład Platforma. Jeżeli ktoś jest w stanie wyprowadzić ludzi na ulicę, to bardziej kioski niż Schetyna. I powiem tak, jeżeli ja wiem, że PiS swoimi metodami liczy te demonstracje, stara się kontrolować, na ile to jest ruch, który rośnie, a na ile który słabnie, to pokazuje, że jest realna obawa o to, co z tego może być. Kaczyński nie musi się bać Schetyny, nie musi się bać Petru, nie musi się bać innych, ale musi się przeglądać, czym jest KOD. KOD-u na tym spotkaniu nie było, nie ma go w żadnej rozgrywce w tej chwili dotyczącej Trybunału, które Kaczyński, i tu się zgadzam, zarysował mgliście. Z jego punktu widzenia on właściwie rzucił parę luźnych zdań, parę mglistych obietnic i z niczego nie zrezygnował. Nie wydrukuje wyroku, nie zaprzysięgnie sędziów. Czyli te twarde rzeczy ważne dla opozycji zostały rozmyte. To jest znakomita taktyka. Odwołam się do mojego ulubionego myśliciela, Nikodema Dyzmy, wybitnego ekonomisty z Oksfordu, który kiedy już prezesował Państwowemu Bankowi Zbożowemu i przychodzili różni petenci i pytał go asystent, no jak z tą sprawą postępujemy? No ani nie mówimy, że tak, bo byśmy sobie zrazili jakieś grupy, ani nie mówimy, że nie, bo byśmy sobie zrazili inne grupy. Mówimy, że sprawa jest w załatwianiu i to jest najlepsza koncepcja, jaka może być. Sprawa demokracji w Polsce jest w załatwianiu. Sprawa Komisji Weneckiej, powiedziałbym, jest w załatwianiu i będzie jeszcze zapewne przez czas dłuższy. Tak, no to tak jak powiedziałam, to jest klasyczna metoda Orbana, który za każdym razem, jak przyjeżdżał i spotykał się z unijnymi politykami, to mówił tak, tak, pracujemy, tak, tak, wdrażamy wszystkie rekomendacje, wszystko jest pod kontrolą, więc w ten sposób Jarosław Kaczyński może do końca kadencji wprowadzać rekomendacje Komisji Weneckiej i twierdzić, że
że to robi, ale jeśli chciałam się jeszcze odnieść do... Nie powiedział jedną ważną rzecz a propos Komisji Weneckiej na konferencji, już po spotkaniu, że skoro nasz rząd ją sobie zamówił, to nie możemy jej za przeproszeniem zignorować, tylko weźmiemy ją poważnie. Powiedział wszystko i nic tak naprawdę. Jeśli chodzi o Komitet Obrony Demokracji, to ja się zgadzam z tym, że rzeczywiście jest to jakieś zagrożenie w liczbie uczestników, którzy wychodzą na te demonstracje i rzeczywiście tutaj PiS powinien to jakoś obserwować i pewnie to robi. Tylko ja widzę zasadniczą słabość w Komitetu Obrony Demokracji w braku tak naprawdę lidera, bo moim zdaniem Mateusz Kijowski to nie jest taka osobowość, która może w polityce zagrozić czymkolwiek Jarosławowi Kaczyńskiemu. Więc jeśli Komitet Obrony Demokracji nie wyłoni sobie takiego lidera z prawdziwego zdarzenia, to z tego nic nie będzie. Znaczy bez lidera jakby nie wróżę tutaj sukcesów politycznych, a jak obserwuję dotychczas Mateusza Kijowskiego, to no on nie wykazuje takich cech. Znaczy, ale zauważcie państwo, że Jarosław Kaczyński zrobił rzecz, która mu się trochę w ostatnich tygodniach wymykała z rąk. Czyli, że Prawo i Sprawiedliwość i wszystkie ośrodki władzy z tą partią związane reagowały na to, co się dzieje. Tym razem on przejął inicjatywę i narzucił temat debaty publicznej. I stanął znowu w tym miejscu, do którego wszyscy się odnoszą, a nie jest tak, że to jest polityka reaktywna. Czyli pod tym względem to było bardzo sprytne. Sugerujesz, że jakieś wróciło PR, marketing i myślenie o komunikacji społecznej do sfer rządowych. Tak. Myślę, że prezes już obsadził wszystko, co było do obsadzenia, wziął się za realną politykę. Ale jak mówimy o Orbanie, jeszcze wrócę do tego, to ja przypomnę, że opozycja przeciwko Orbanowi chyba z 8 miesięcy urządzała demonstracje. To były takie demonstracje po 200, nawet któraś 300 tysięcy ludzi w 8-milionowym kraju, jakim są Węgry. To były demonstracje i co? I dlatego stąd no, taka moja wątpliwość na stwierdzenie, znaczy, że kot jest czymś, czego się może obawiać. Ale takie wspólne demonstrowanie jakoś konsoliduje jednak ten elektorat anty. To znaczy, to jest jednak coś, co należy brać poważnie pod uwagę. Ja tutaj w tym sensie się zgodzę, tylko mówię, ja nie widzę jakby na razie przynajmniej jakichś takich szans, aby to miało zagrozić w jakikolwiek sposób politycznie. Ja mi się wydaje, że jeżeli ktoś się ma bać Mateusza Kijowskiego, to raczej Petru i Schetyna, którzy... Zdecydowanie, tam do niego regularnie przychodzą i w końcu wychodzi na to, że to on ich prowadza po ulicy, a nie oni jego. Ja robię wywiad ze Schetyną, on przyznał i chwała mu za to, że robi to otwarcie, że on nie byłby w stanie wyprowadzić tylu ludzi na ulicę. Nie to tylko wiemy. Ze względu dlatego, że jest Schetyną, ale też dlatego, że kieruje taką, a nie inną partią, która jest partią po przejściu. Wcześniej swojej partii milion. Obiecywał milion to, na ulicy. On obiecywał milion na ulicach, jak chciał wygrać wybory wewnętrzne. To też bym tak robił. Natomiast on to po pierwsze wie, ale po drugie wysyła sygnał. Jeżeli on mówi, że no budowanie przez kot jakichś struktur terenowych, myślenie o wejściu do polityki to jest błąd, bo wtedy straci kot wiarygodność i tak dalej, i tak dalej. No widać, że to jest pewna obawa, co z tego będzie. No tak, bo jeżeli wejdzie, tylko że Schetyna, skoro przy tym jesteśmy, też buduje swój kot. To znaczy kluby obywatelskie. Tak, w których występują. Ponieważ okazało się, że struktury partii są rachityczne. Kiedyś jeszcze do niedawna liczyła prawie 50 tysięcy członków, jakieś 3-4 lata temu, na papierze. 46 chyba. Teraz ma w wyborach na szefa partii wziął udział 17 tysięcy. Ale w wyborach Komorowski versus Sikorski było chyba tam 25. Okej, ale frekwencja była połowa. A na Schetynę głosowało 7995 osób. Teraz struktury liczą 17 tysięcy ludzi, czyli są rachityczne niebywale. Dlatego on próbuje, zresztą nie do końca je kontroluje, co pokazuje działanie w Lubuskiem, gdzie on rozwiązał struktury i bunt na Dolnym Śląsku w jego Mateczniku. Gdzie on stracił władzę w sejmiku, bo odeszli od niego radni. I jeszcze bunt wewnątrz partii, bo już Stefan Niesiołowski, Nitras, Pomaska, jest grupa ludzi związanych kiedyś z Tuskiem, potem z Kopacz, sugeruje, że może wyjść z partii, jeżeli Schetyna nadal będzie dożynał watachę. A zatem on ma realny problem wewnątrz, próbuje zbudować struktury alternatywne. Tak naprawdę. Ale z Kodem też jest ten sam problem, co ze Schetyną i z Platformą. Tam jest grupa przedsiębiorców, którzy właściwie nie wiedzą, co chcą robić, nawet w zarządzie, od tam pana Szumełdy, który jest przecież przedsiębiorcą, restauratorem, przez pierwszą żonę
pana Gesslera, która też, więc tam są przynajmniej trzy frakcje, które się wzajemnie zwalczają i nie to wiedzą, kogo wyłonić. O ruchach frakcyjnych może jeszcze za chwilę porozmawiamy. Zapraszam państwa na krótką przerwę. Witam ponownie w saloniku politycznym Telewizji Republika. Przypomnę, ze mną jest Kamila Baranowska, Andrzej Stankiewicz, Stanisław Janecki. Płynnie od spotkania Jarosława Kaczyńskiego z liderami opozycji jednej, drugiej, parlamentarnej i pozaparlamentarnej, które to spotkanie właściwie wszędzie komentowane jest, no, Kaczyński, jak to napisali, miodem zalał, prawda, wciągnął tych liderów opozycji, wykorzystał, rozegrał, nieważne. Płynnieśmy od tego spotkania, przeszli do kłopotów, jakie ma Grzegorz Schetyna w swojej partii. No i rzeczywiście o tym chyba chwilę trzeba porozmawiać, bo to są trochę kłopoty na własne życzenie. To znaczy, ja nie bardzo sobie wyobrażam, że Grzegorz Schetyna mógł nie zdawać sobie sprawy, że jeżeli wyleje z partii Jacka Protasiewicza, który tam... Który chciał wylać jego. Który chciał wylał jego, znaczy w nim wylano Schetynę za czasów Tuska, ale który to Jacek, który się tam, mówiąc potocznie, ustawił cały ten układ, który na Dolnym Śląsku jest, to przecież wydawało się oczywiste, że ci ludzie, którzy już są ustawieni, są radnymi, są tam w różnych miejscach, no opowiedzą się za tym, kto ich ustawił, a nie za Grzegorzem Schetyną. Więc... Znaczy, moim zdaniem trochę się jednak Grzegorz Schetyna zapętlił w tym. Znaczy, moim zdaniem on nie spodziewał się, że jednak utraci władzę w sejmiku. Myślał, że to się skończy po prostu na porządku w strukturach, na odwołaniu Protasiewicza, tam zastąpieniu go i że wszystko zostanie po staremu. Znaczy, moim zdaniem on się zupełnie nie spodziewał tego, że wypadnie mu z rąk sejmik, że tutaj jednak lojalność ludzi Dutkiewicza wobec Protasiewicza i tam jakieś inne interesy przeważą. I moim zdaniem to jest jednak duża rzecz i duże obciążenie dla niego, że on po paru miesiącach urzędowania doprowadził do tego, że Platforma straciła jeden z sejmików. Że to będzie jego macierzysty to będzie poważny argument, jeśli chodzi o jego pozycję wewnętrzną. Znaczy, z partią, która nie rządzi, jest zawsze ten problem, albo już jest końcówka rządów, że zawsze się usamodzielniają baronowie. Już podczas władzy Ewy Kopacz w Platformie zaczęli się usamodzielniać baronowie. Zresztą to wynikało także z tego, że część z nich należała do frakcji Grzegorza Schetyny, część do spółdzielni Grabarczyka, czyli nie było jednorodności. Kiedy partia jest w opozycji, ona się jeszcze bardziej usamodzielnia w sensie struktur regionalnych, dlatego że wszyscy baronowie i ich ludzie orientują się wyłącznie na konfitury, które jeszcze są. A ponieważ Platforma wciąż rządzi jednak w 15 samorządach. Rządziła. Teraz 14. Tak, bo teraz 14. Trwają tam jeszcze rozmowy. Ale są takie plotki, że PiS już niby nic nie mówi, ale podobno się po cichu szykuje na wybory samorządowe na jesieni. Chyba się nie opłaca. Więc jeśli jest coś takiego, to zaczynają się rozgrywki wewnętrzne o to, kto ma dorwać się do tych posad. I wówczas, kiedy... Grzegorz Schetyna nie ma władzy Tuska. Choćby się bardzo starał, to nie ma władzy Tuska, bo nie ma jako lider partii opozycyjnej tych wszystkich środków dyscyplinowania, jakie ma premier, będący jednocześnie przewodniczącym. Ale z drugiej strony za Grzegorzem Schetyną szła zawsze taka legenda, że on jest absolutnym mistrzem w ustawianiu tych zakulisowych wszystkich gierek i personalnych spraw. I tutaj się okazało, że coś nie wyszło. Nie, jak się rządziło, Grzegorzowi Schetynie wychodziło wszystko, kiedy był sekretarzem generalnym partii i do 2009 roku był wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych. Przez 2 lata mu wychodziło ze zrozumiałych względów, miał realną władzę nad administracją państwową i wpływy w samorządach ze względu na rolę, jaką odgrywał w partii. Kiedy to się wszystko posypało, to jest oczywiste, że nie ma narzędzi dyscyplinowania nawet własnych baronów tak do końca. Kiedy partia opozycyjna schodzi z wysokiego stanu posiadania, natychmiast się zaczynają kłopoty. I to jest przyczyna, jedna z najważniejszych przyczyn słabości Grzegorza Schetyny, pomijając to, że oczywiście nie jest tak wielkim mścicielem, za jakiego chciał uchodzić. Nie, ale on miewał takie skuteczne różne rozgrywki. Ja przypomnę tylko wybory samorządowe, kiedy
kiedy w Jeleniej Górze on popierał kontrkandydata innego niż tego, którego popierała Platforma. Tam dochodziło do takich zabawnych... Platformy był niepopularny. Kompletnie. Dochodziło do takich zabawnych sytuacji. Tak, wygrał pan Zawiła. Tam dochodziło do takich fajnych sytuacji, że obok siebie wisiały billboardy z kandydatem z logo Platformy i z kandydatem, z którym, któremu rękę ściska Grzegorz Schetyna. No i tam jakby potrafił pokrzyżować ale plany. Szczerze mówiąc, ja miałem takie pytanie zadać, zaadresuję do Andrzeja. Czy Grzegorz Schetyna nie okazał się jednak cokolwiek przereklamowany? Bo zanim szła taka sława jakiegoś killera, no a w parę miesięcy kierowania Platformą Obywatelską jak nie, masz nie potwierdziło, narzędzi. Delikatnie mówiąc. No ja mu zadałem słowy. To pytanie, powiedziałem mu tak. Ma pan największy klub opozycyjny w parlamencie, ogromny budżet, też największy w opozycji, władzę wówczas jeszcze 15 sejmikach, największą grupę polskich europosłów w europarlamencie. No i co z tego wynika? Otóż nic nie wynika, oczywiście. Czy Grzegorz Schetyna był jakąś wielką nadzieją tych środowisk antypisowskich? Nie mam takiego wrażenia. On ma opinię sprawnego organizatora, ale to jest polityk o charakterze sekretarza generalnego, czyli trzymam struktury za gębę, robi to dla lidera, który jest twarzą pewnego projektu. W tej chwili Platforma nie ma twarzy. A sposób, w jaki Schetyna potraktował ludzi mu niechętnych po wyborach, po wygranych wyborach, pokazuje, że on szuka rewanżu. I teraz możemy zastanawiać się, dlaczego on szuka rewanżu, bo oczywiście otrącił premierę Kopacz. Znaczy, zrobienie z byłej szefowej rządu, jaka ona by nie była, po prostu posłanki szeregowej w Komisji ale Zdrowia. Ale pierwszą wiceprzewodniczącą partii wciąż jest. No ale to jest fikcja, no mówmy się, bo on ma ograniczone ze względów... Mógłby ją wywalić. Ze względów statutowych ma ograniczone możliwości zmieniania zarządu. Wchodzimy w szczegóły. Ona nie ma kompletnie dzisiaj nic do powiedzenia w partii. Do tego odtrącenie Grabarczyka, Protasiewicza i całej grupy posłów, którzy grali kiedyś z Tuskiem, potem z Kopacz. To jest błąd o tyle... Ja uważam, że to jest błąd, bo Schetyna nie ma takiej pozycji rzeczywiście, tak jak powiedzieliście, że mógłby sobie na to pozwolić. I mamy tej akcji, jego towarzyszy reakcja. Na Dolnym Śląsku, gdzie Schetyna rzeczywiście to był jego matecznik, ale tam Protasiewicz ustawiał klocki, zmontowała się koalicja przeciwko Schetynie i Platforma straciła władzę. Zyski, znaczy, szade Freuda jest takie, że PiS też tam nie rządzi, prawda? Bo PiS też jest tam w opozycji. Na razie, bo nie wiadomo. Ale to był błąd, że Schetyna po wyborach nie dogadał się, jeżeli chciał odtrącić Protasiewicza, że z Dudkiewiczem się nie dogadał na Dolnym Śląsku. Powiem tak, moim zdaniem Schetyna robi w tej chwili dożynki, dlatego że on zrobi wszystko, żeby tę partię przygotować na jakiś potencjalny powrót Tuska. Że on chce doprowadzić do sytuacji, że nie będzie tu komu będzie tęsknić za Tuskiem. I dlatego zajął się takimi wewnętrznymi rozgrywkami. Jarosław Kaczyński może zacierać ręce, bo Schetyna miał najpierw oczyścić sobie przed pole, potem zająć się Petru, a na końcu Kaczyńskim na razie zajął się sam sobą. Ciągle jest na tym pierwszym etapie, nie wiadomo, ale, kiedy z niego ale wyjdzie. Ale spójrzmy na to w ten sposób. Być może Grzegorz Schetyna uważa tak samo jak Staszek, że wybory samorządowe w tym roku nie wchodzą w grę. I wie, że partia się tak naprawdę sprawdza w wyborach. Oczywiście najlepiej kampanię wyborczą prowadzić non-stop, bez przerwy, no ale nie zawsze te wysokie sondaże są to takie bardzo ważne. W związku z tym teraz jest właśnie czas na narobienie porządków w partii i usunięcie tęskniących za Tuskiem. Ale strata regionu ważnego, to jest matecznik. Tak, to jest... Matecznik partii. Platforma ma tam bardzo dobre wyniki zawsze, bez względu na to, co by się tam działo. Utrata władzy regionów. To jest katastrofa. Ale ten rozłam, o którym się mówiło, czy rozłam, no grupa go strasząca tym, że wyjdzie, no to jak sobie pomyślę, że może odejść Stefan Niesiołowski i Agnieszka Pomaska od Platformy, to raczej wizerunkowe wzmocnienie, bym powiedział. Nie zgadzam się z tobą. Niesiołowski ma bardzo dobre wyniki, jest bardzo dobrze postrzegany w tym twardym elektoracie antypisowskim. A Schetyna rozwalił jego region. Bo chociaż, no już wchodzimy w szczegóły, przecież Niesiołowski pochodzi z Łodzi, to w Łodzi zawsze była taka wojna, że trzeba go było przenieść, więc on został lubszczaninem. Tak. A Schetyna rozwiązał ten region, dlatego że rządzili nim ludzie mu niechętni. A zatem każdy rozłam w tej chwili w Platformie, bez względu na to, kto wyjdzie, nie jest sukcesem Schetyny. Jeśli pozwolicie, to powiem króciutko, dlaczego nie będzie wyborów samorządowych, które by zamieszały na scenie politycznej. Bo rządzące Prawo i Sprawiedliwość ma wojewodów i ma wpływ na rozdział środków europejskich przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przez inne ministerstwa też. I nie musi mieć samorządów, nie musi się wikłać w to żerowisko stanowisk, bo natychmiast by się zaczął wyścig o przejęcie tych wszystkich rzeczy. To jest zupełnie niepotrzebne. Dość jest problemów na poziomie spółek Skarbu Państwa, tego, co zależy od władzy centralnej, więc wybory wcześniejsze przy tych narzędziach, jakimi są środki europejskie, władza wojewodów, nie ma żadnego sensu i nie jest potrzebne.
Jeszcze wrócę na chwilę może do... Zawsze warto mieć taki sejmik jednak. Wrócę na chwilę jeszcze do tematu Trybunału Konstytucyjnego i Grzegorza Schetyny. Wiesz, jak się rozmawiało z kukizowcami na temat ich tej propozycji kompromisu, która ciągle leży gdzieś pewnie na stole, jeśli chodzi o zmiany w Konstytucji. I oni sądowali różne kluby, jak by się zapatrywały na taki rodzaj kompromisu. To posłowie Platformy tak wykazywali sygnały, że oni chcieliby. To było na samym początku. W momencie, kiedy Ryszard Petru poszedł bardzo na twardo, powiedział, że nie, absolutnie żaden kompromis nie wchodzi w grę, no to Schetyna musiał utwardzić stanowisko. No właśnie to była ta rywalizacja o to, kto będzie twarzą antypisowskiej opozycji. Dzisiaj po tym spotkaniu wczorajszym, czwartkowym, te role jakby się trochę odwróciły. To Petru tutaj mówi, że jest gotowy na kompromis, Schetyna utwardził swoje stanowisko i jakby w tym momencie Schetyna jest bardziej konsekwentny niż Petru w tej obranej ścieżce i moim zdaniem teraz na Petru suchej nitki jednak nie zostawił środowiska antypisu, że tak powiem, szeroko rozumiane i na tym wszystkim jednak Schetyna mimo wszystko to wygrywa. Prawda, tylko Kamilo, co Schetyna zaproponował w zamian? To jest moim zdaniem ta rozgrywka, którą Schetyna miał kompletnie nieprzygotowaną. Zamiast ogłosić jakiś rodzaj ofertę dla Kaczyńskiego przed spotkaniem, wejść na nią, z nią, wiedząc, że ona zostanie odrzucona, zrobić spektakl. On wychodzi i mówi, że on zgłosi do Trybunału jakiś przepis europejski, jakaś konwencja. Nawet profesor Zoll mówi, o co chodzi. Znaczy, pełna zgoda. Ja o tym wcześniej powiedziałam, że jakby dzisiaj opozycja nie ma żadnego absolutnie pomysłu na bycie opozycją, poza byciem antypisem, czyli negowaniem wszystkiego, co przedstawi PiS. Jakimś tam pomysłem, bo pamiętajmy, że posłowie Platformy, tam Neumann i inni w środę chyba, czyli przed jeszcze spotkaniem czwartkowym, mówili o tym, że oni oczekują od PiSu, aby wstrzymał się z powoływaniem sędziego w miejsce tego... Nie dostali takiej deklaracji. W miejsce tego, któremu kadencja kończy się 27 kwietnia. I takiej deklaracji nie było, bo PiS nie zamierza tego zrobić. Więc tutaj rzeczywiście jakby... Nie wiem, po co było wychodzenie z tym oczekiwaniem, skoro nie było dogadane, że PiS się na to zgodzi. Więc w tym sensie rzeczywiście Platforma nie przemyślała, z czym idzie na to spotkanie, ale to ja mówię, moim zdaniem ani Platforma, ani Nowoczesna, w ogóle opozycja nie ma żadnego pomysłu na to, jak być opozycją konstruktywną. Racjonalność w polityce i to, że politycy usilnie pracują nie, zdrowy rozsądek, i się przygotowują. Nie, no racjonalność się przydaje, nie pracują, nie przygotowują się, większość rzeczy improwizują, idą po prostu w przekonaniu, że oświeci ich, iluminacji doznają i zareagują na coś. Poza tym nie byli w ogóle przygotowani na ten ton Jarosława Kaczyńskiego. Byli ciekawi, ale kompletnie. Natomiast no to jest to samo, co jak Donald Tusk pojechał do Moskwy 10 kwietnia, znaczy do Smoleńska. 7. Nie, 10 po katastrofie. Po katastrofie. Mhm. Przychodzi się z kilkoma wariantami, które w zależności od tego, jak po 5 minutach spotkania wychodzi i się je rzuca na stół, żeby przejąć inicjatywę. W polskiej polityce wszyscy uważają, że zawód polityk polega na tym, że się nie kształci po prostu. To jak z tym żartem, jak zostanie ktoś belwederskim profesorem, sprzedaje bibliotekę, bo po co mu ona? I polityk wychodzi dokładnie z tego samego założenia. Po co ja mam cokolwiek robić, jak przecież skoro tyle osiągnąłem, jestem w tym miejscu, gdzie jestem, to samo się wszystko rozwiązuje. Nie. Polityka jest takim samym zajęciem jak nauka, jak rzemiosło, jak wszystko. Oj, to rzeczywiście już. Jak się nie pracuje, to się nie osiąga. W Polsce się tak nie dzieje, ale tak powinno się dziać. Stąd jest to zaskoczenie, że nie. Mnie to w gruncie rzeczy nie zaskakuje, ponieważ obstawiałbym w ciemno, że ci ludzie dokładnie tak zareagują. Nie, no można nie mieć jakiegoś pomysłu na bycie opozycją poza samą opozycyjnością, bo w końcu przez długi czas PiS też funkcjonował jako opozycja na zasadzie negowania absolutnie wszystkiego, co robiła Platforma, nawet jeśli przypadkiem robiła coś, co wcześniej PiS popierał. Tylko, że PiS był jeden w opozycji, znaczy był jednym PiS-em, natomiast antypisów jest co najmniej 3, a w porywach 4, bo partia Razem chyba już też zeszła na tę drogę, stwierdziła, że próby budowania jakiejś tam lewicy, która się dystansuje od liberalnych rządów Platformy, prowadzą do nikąd, ale i trzeba się SLD załapać. SLD staje się pisowskie, więc... No SLD tak, i ma dziwną drogę jakąś, dni ponieważ... parzysta, w dni nieparzysta odwrotnie. Ponieważ SLD ma w tej chwili dużo większy problem, mianowicie czy ono dostanie dotację budżetową, bo ja się nie zgadzam z tą partią,
wrócił razem teraz. Jednak, bo ja bym ich nie wrzucała jednak do jednego worka z Nowoczesną, Kodem i sami wrzucili tymi demonstracjami pod KPRM. Nie, ale oni jednak trzymają się trochę z daleka. Pamiętajmy, że to oni byli najpierw, dopiero później się przyłączył do tego Kod. Ja cały czas będę twierdziła, że oni jako jedyna partia opozycyjna, nawet jeśli pozaparlamentarna, postawili w miarę słuszną diagnozę tego, co się w Polsce wydarzyło w 2015 roku i dlaczego tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy i wygrało wybory. To jest ta praca, której nie wykonały inne partie opozycyjne i tutaj razem w tym sensie oddaje im to, że oni jakąś refleksję mają. Jeśli chodzi o te sprawy społeczne, to za to PiSu jednak nie krytykują, za co z kolei są krytykowani przez chociażby Gazetę Wyborczą, no, że jak mogą na przykład chwalić program 500+. Więc ja bym ich jednak do jednego worka nie wrzucała. W sprawie Trybunału mają krytyczne zdanie, no, mają do tego prawo. W tej chwili otwiera się dla nich koniunktura, bo partia Razem, jak przystało na partię lewicową, głównym swoim przewodnim motywem czyni aborcję, więc jeżeli wróci walka z aborcją jako główny wątek antypisu, no to Razem będzie to promowano. Chociaż właściwie ja nie mam wrażenia, żeby sam PiS był uradowany i uszczęśliwiony, skoro o tym wspomniałem, tą inicjatywą, którą marszałek Kuchciński tak na razie stara się jakoś coś ukryć. Utrzymać w załatwianiu, jak to starszych. Tylko, że to tutaj są również tacy klienci, którym nie można długo mówić, że sprawa jest w załatwianiu. Ja nie jestem pewien, czy po tych wszystkich latach, bo ten spór przecież się toczy w zasadzie od 25 lat, czy społeczeństwo nie jest już impregnowane w ogóle na tak zwany wieczny spór aborcyjny. No przede wszystkim jest w porównaniu faktem. Z tym, co było 25 lat temu, jest zupełnie inne nastroje społeczne. Otóż to. Zdecydowana większość Polaków jest przeciwnikami aborcji, jest, nieporównywalnie jest konserwatywna, niż w czasach Roadu, prawda? Punktuje wartości jako ważną część światopoglądu, polityki, światopoglądu to zrozumiałe, ale tego, który decyduje o wyborach politycznych, dlatego o tym wspominam i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, sama partia nie wie, jak społeczeństwo zareaguje na to. Ja natomiast twierdzę, że społeczeństwo wcale by nie przyjęło tego negatywnie, nie nastąpiłby odpływ elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, gdyby ta sprawa jednak stanęła w Sejmie i w jakiś sposób została przepchnięta. Musi stanąć, chyba. Ona staje na takiej zasadzie, że może tam po prostu trwać dość długo. Natomiast może dojść do podobnego przesilenia, jak doszło w czasie, gdy Majer Kiurek był marszałkiem Sejmu i de facto jakby porzucił sojusz z Prawem i Sprawiedliwością, bo ta sprawa została zahamowana. Natomiast nie sądzę, żeby w tej chwili spór aborcyjny był w stanie politycznie zmienić scenę w Polsce. W związku z tym, jeśli to miałoby się stać, jeśli chodzi o partię Razem, znacznie większe szanse jej daje, jeśli będzie faktycznie partią prekariatu, czyli tych wszystkich wykluczonych, którzy nie mają większych szans, bo nie będzie partią klasycznego proletariatu, bo go nie ma i nie będzie partią budżetówki, bo ona jest rozproszona między wszystkie partie. Natomiast identyfikacja z prekariatem może jej coś dać, natomiast nie spory ideologiczne. To jest bardzo trudno przewidzieć, jak się potoczy dyskusja. Zgadzam się, że polskie społeczeństwo jest konserwatywne, ono się sprzeciwia aborcji, ale w dużej mierze pokazują badania, że akceptuje ten kompromis tak zwany z 93 roku, który dopuszcza możliwość przerywania ciąży w trzech przypadkach. Tak naprawdę gra się toczy o to, czy będzie możliwe przerywanie ciąży w przypadku wad płodu. O to się toczy gra, bo to jest zdecydowanie największy odsetek aborcji w Polsce. O to gra Kościół, o to grają środowiska pro-life. To jest 90%. Ponad chyba nawet. A zatem bardzo trudno przewidzieć, jak ludzie odbiorą to, że państwo będzie kazać rodzić dzieci chore czy niepełnosprawne. To jest nie do przewidzenia politycznie. No ale sprawdzam, trzeba będzie powiedzieć. Zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy. Salonik polityczny Telewizji Republika. Witam ponownie. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, dokończmy jeszcze dyskusję o to, czy wróci spór aborcyjny i czy on polską scenę polityczną jest w stanie zmienić.
Znaczy, wraca na naszych oczach, ponieważ rzeczywiście jest tak, że środowiska katolickie, środowiska pro-life, czy środowiska szeroko rozumiane konserwatywne bardzo długo czekały na taki moment i na taki rząd, który będzie się w pełni, przynajmniej w sferze werbalnej, identyfikował z tymi postulatami głoszonymi przez te środowiska. I te środowiska mają takie poczucie, że jak nie teraz, to kiedy? Więc one tego tematu nie odpuszczą i jakby tutaj jest takie dziwne, mylne ustawianie sprawy, że przecież wrzucanie tego tematu teraz szkodzi Prawu i Sprawiedliwości i to jest niewygodne. Tylko że jakby nie utożsamiajmy interesu Kościoła czy środowisk katolickich z interesem Prawa i Sprawiedliwości, bo to są dwie różne rzeczy. Że to w ogóle rozmowa o życiu i śmierci w kategorii interesów politycznych zawsze mnie trochę jakoś tak mierzi, bo to są zbyt poważne sprawy. Ale jeśli już mamy o tym rozmawiać, to rzeczywiście PiS będzie miało z tym poważny problem. Ja się boję tylko jednego, że o ile jakby całym sercem jestem za tym, aby ustawę o ochronie życia wzmocnić, bo rzeczywiście tych przypadków aborcji ze względu na wadę płodu jest moim zdaniem za dużo i to są przerażające absolutnie liczby. O tyle boję się jednego, że jeśli teraz uda się tę ustawę zaostrzyć, to jeśli za 4, 8, 12, 16, nie wiem ile lat będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, dojdzie do władzy jakakolwiek inna partia, to o wiele łatwiej będzie przełożyć tę wajchę w zupełnie drugą stronę i zliberalizować to prawo w kierunku takim, jakiego środowiska konserwatywne bardzo by sobie nie życzyły. Zauważmy, że dzisiaj jakby sprawa aborcji nie jest sprawą, o której na przykład mówi się w kampanii wyborczej. Znaczy, to nie jest jeden z głównych postulatów, czy obietnic, czy deklaracji składanych przez partie polityczne w kampanii wyborczej. Jeśli tę ustawę zaostrzymy, to gwarantuję, że to będzie jeden z głównych tematów kampanii wyborczej. Pytanie, czy to jest, dla kogo jest to korzystne? Ja myślę, że samo uchwalenie tej ustawy Prawo i Sprawiedliwości na przykład nie zaszkodzi, natomiast bardziej irytujące może być dla Polaków, jeżeli to się będzie ciągnęło, bo Polacy po prostu nie lubią dyskusji na tak, ten temat. Tak, tylko że jeśli z Kamilą zgadzam co do jednego, bo nikt nie oczekuje, że Kościół się będzie godził z punktu widzenia swojej doktryny na utrzymywanie ustawy 93 roku. Ona została zaakceptowana w tym sensie, że Kościół zawsze dąży do mniejszego zła, czyli jeżeli wprowadzono jakieś ograniczenia w aborcji, to Kościół zawsze to będzie popierał. Ale rzeczywiście klimat jest dla Kościoła i środowisk pro-life sprzyjający. I kwestia polityki jest jednym. Natomiast ci, którzy są zwolennikami tej ustawy, powinni pamiętać dokładnie to, co powiedziała Kamila. Ten kompromis był honorowany i przez rządy SLD, chociaż były pomysły na liberalizację tej ustawy, i przez AWS, kiedy były pomysły na jej zaostrzanie, i za pierwszego PiSu, i za czasów Platformy, pomysły były rozmaite. Solidarna Polska miała w poprzedniej kadencji pomysł zakazu aborcji eugenicznej, a zatem w przypadkach uszkodzenia płodu. I on nie przeszedł. Kiedy zostanie dokręcona śruba, to może reakcja po wyborach, jeżeli PiS odejdzie do władzy, być dokładnie odwrotna. To znaczy, ta ustawa może zostać radykalnie zliberalizowana i wtedy zacznie się po prostu wojna aborcyjna. No i to jest pytanie, czy wojna już nie jest i... W tej chwili nie. W tej chwili rzeczywiście, tak jak powiedział Kamil, aborcja inaczej, nie jest tematem nie, wyborczym ale w Polsce. Wojna jest, tylko nie aborcja. To jest światopoglądowa wojna, nie taka partyjno-polityczna. Natomiast z tego można też wysnuć wniosek, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość nie może przestać rządzić. Znaczy, ja tylko uważam, że środowiska katolickie, czy mówię, szerzej mówiąc konserwatywne, które dzisiaj zbierają podpisy pod tym projektem obywatelskim ustawy, nie odpuszczą tego tematu, bo mówię, to one wychodzą z założenia, że to jest najlepszy moment i drugi taki moment może się nie powtórzyć. I w tym momencie PiS będzie miał kłopot, bo Beata Szydło parę dni temu powiedziała, że rzeczywiście, że nie będzie dyscypliny na przykład. W sprawach ale Jarosław Kaczyński powiedział, że on jest katolikiem, poprze ten projekt. Nie, no, zatem to jest wskazanie dla większości klubu. PiS pewnie w większości zagłosuje, część ruchu Kukiza zagłosuje. Ten projekt matematycznie, on ma duże szanse w Sejmie. No i prawdopodobnie może przejść. Słuchajcie, przerwę, przepraszam, bo zostało nam tylko kilka minut, a chciałbym, żebyśmy się jeszcze do tej wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych jakoś odnieśli, chociaż rzecz nabrała wymiaru kabaretowego przez sprowadzenie jej tu w Polsce do tematu, czy to jest klęska dyplomacji, że Barack Obama nie przyjmie Andrzeja Dudy, no w końcu się jednak spotkał z nim, ale no tak jak z innymi. Nie wiem, krótko mówiąc, czy przepraszam,
Nie wiem, krótko mówiąc, czy to merytorycznie w ogóle możemy omówić tę sprawę po całej tej histerii medialnej. Możemy, ja to napisałem na ten temat coś, co nazwałem infantylizmem strategicznym, to znaczy albo doktryną Schetyny Kuźniara, ale nie tego, co to wszyscy myślą, tylko Romana Kuźniara, byłego doradcy prezydenta Komorowskiego do spraw międzynarodowych. Ona polega pokrótce na tym, że bieżąca polityka w Polsce powoduje, że Ameryka się tym strasznie przejmuje i to wpływa na cele strategiczne, czyli jak, tak jak mawiał profesor Kuźniar, że przecież Amerykanie wiedzą, że nie muszą rozmawiać z kimś, kto nie ma żadnego znaczenia. Okazuje się, że to jest zupełnie inne. Dlaczego to jest moim zdaniem infantylizm strategiczny? Otóż dlatego, że Ameryka po 90 roku, a Polska od 99 jako członek NATO w tym uczestniczy, zainwestowała ogromne pieniądze i oparła swoją strategię na tym, że Polska jest częścią paktu, jest częścią systemu obronnego na wschodzie. I za przeproszeniem, jakiekolwiek duperele w polityce wewnętrznej nie mają żadnego znaczenia dla tych celów strategicznych. Oczywiście Ameryka używa różnych form nacisku na Polskę, ale nie dlatego, żeby przywrócić tu demokrację czy tego typu dyrdymały zrealizować, tylko żeby Raytheon czy Lockheed Martin sprzedały swoje produkty polskiej armii. Jest 14 programów zbrojeniowych za 91 miliardów złotych i każdy o to walczy. Chodzi o porozumienie o wolnym handlu Unia, Stany Zjednoczone, TTIP, gdzie przecież weto Polski, a w wielu dziedzinach dotyczących, nie wiem, patentów, ochrony praw autorskich i różnych produktów rolnych. I tak mnóstwo jest tutaj rzeczy, które warto zmiękczyć Polaków, używając takich argumentów, ale to jest oczywiście płytka i powierzchowna rzecz dla naiwnych. Natomiast głęboka polityka toczy się o to, czy Stany Zjednoczone podtrzymają swoją doktrynę wobec Rosji, a wszystko wskazuje na to, że podtrzymają. I ja patrzę na to, co mówi szef sił NATO w Europie, generał Philip Breedlove, co mówi w tych sprawach szef CIA, pan Brennan, a nie to, co piszą amerykańskie gazety, bo to są popłuczyny po prostu. Głęboka polityka nie toczyła się na szczycie poświęconym bezpieczeństwu nuklearnemu. Umówmy się, że to było wydarzenie bardziej PR-owskie. I sam fakt, że polskiego prezydenta po raz pierwszy na ten szczyt zaproszono, bo zdaje się, że poprzednik nie był zapraszany, był chyba wystarczającym dopieszczeniem Polski przez dyplomację amerykańską. Jeśli dobrze pamiętam, jeździła reprezentacja niższej rangi. Tam się toczyła wielka polityka, ale w kilku innych obszarach. No, na pewno w obszarze dotyczącym konfliktu z Syrią, dlatego spotkania z prezydentem Turcji. Toczyła się debata na temat sytuacji w Korei Północnej, stąd spotkania z Japończykami, Koreańczykami z południa i tak dalej, więc w tych obszarach na pewno. Ja powiem tak, dla mnie to jest kompletnie nieistotna dyskusja. Najpierw nakręcanie spirali, spotka się czy się nie spotka się bo, a jednak się spotkał, no to co? Kompletnie to nie ma znaczenia. Znaczy, jest tak, że Amerykanie oczywiście zwracają uwagę w rozmowach, tak jak John Kerry Witoldowi Waszczykowskiemu, tak jak ambasador Jones prezesowi Kaczyńskiemu, że kwestie Trybunału trzeba załatwić. Ale wiele na to wskazuje, czy właściwie wszystko na to wskazuje, że nie łączą kwestii załatwienia Trybunału z kwestią ustaleń szczytu NATO i obecności wojsk w naszej części Europy. Jeżeli tego samego dnia okazuje się, że Pentagon oznajmia, że ciężką brygadę pancerną skieruje do naszej części Europy, no to pokazuje, że kwestie polityczne są na trochę innym poziomie. A w Redzikowie baza powstaje od maja będzie budowana tarcza. A kwestia Trybunału Konstytucyjnego, wróćmy do początku rozmowy, jest w załatwianiu i na pewno będzie w załatwianiu przez następny tydzień, zanim będziemy mogli omówić jej dalsze postępy. Bardzo serdecznie dziękuję. Kamila Baranowska, dziękuję, Andrzej Stankiewicz, Stanisław Janecki byli państwa i moimi gośćmi. Zapraszam za tydzień o stałej porze na kolejne wydanie Saloniku Politycznego Telewizji Republika.